Dzień dobry. Piłka ręczna w Chojniczance to jest nowy temat. Rozpoczynamy nabór do drużyny piłki ręcznej w rocznikach 2011 i 2012, zarówno jeżeli chodzi o chłopców i dziewczynki. I o tym porozmawiam z trenerem drużyny piłki ręcznej w Chojniczance, panem Arturem Jasterem. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Najpierw chciałbym, żeby tutaj pan się może troszeczkę przedstawił kibicom Chojniczanki, tak? Czyli opowiedział trochę o swojej karierze piłkarza ręcznego, tak? Bo uprawiał pan tę dyscyplinę przez lat wiele. Moja przygoda z piłką ręczną rozpoczęła się już w szkole podstawowej. Trwała dość długo, bo można powiedzieć ponad 20 lat. No teraz z racji wieku już się zakończyła, ale bardzo chciałbym kontynuować ją jako trener i tutaj bardzo jestem zadowolony, że możemy tą współpracę kontynuować w Chojniczance. Dla Chojniczanki jest to reaktywacja piłki ręcznej jako sekcji po 31 latach, ale po tym jak Chojniczanka rozwiązała swoją sekcję piłki ręcznej, funkcjonowała także drużyna Osiru Chojnice, która dwukrotnie grała w drugiej lidze piłki ręcznej. Pan też grał w drużynie Osiru i teraz chciałbym, żeby pan troszeczkę opowiedział o tej drużynie, o związkach miasta Chojnice z piłką ręczną, jak to wyglądało w pana czasach. No właśnie... Z racji tego, że powiedzmy jak rozpocząłem tą przygodę z piłką ręczną w Czersku, w momencie kiedy kontynuowałem naukę w szkole średniej w Chojnicach, to właśnie wtedy widziałem tą możliwość, że mogłem po zajęciach szkolnych kontynuować powiedzmy swoją przygodę z piłką ręczną trenując w chojnickim klubie Osirze i w momencie, kiedy zajęcia się kończyły, no to człowiek zostawał na zajęciach i tam grał. Fajne, że dzisiaj jest taka możliwość, żeby wrócić właśnie do tego, żeby ta piłka ręczna wróciła do Chojnic i zagościła tutaj na stałe. Okazuje się, że piłka ręczna w Chojnicach w tamtych czasach cieszyła się dużą popularnością. Ja sam sobie nie zdawałem z tego sprawy. Dopiero jak zacząłem się wgłębiać w historię tej dyscypliny w Chojnicach, to hala Osiru potrafiła się zapełnić kibicami. Tak, no, w Chojnicach zawsze można było liczyć na kibiców i była ta dawka tej adrenaliny dostarczona przez piłkarzy ręcznych właśnie w chojnickim Osirze. To teraz zapytam o pana związki z Chojniczanką. Czy kibicował pan może naszemu klubowi lub co wiedział o naszym klubie? Tak, piłka nożna, piłka ręczna, co prawda trochę może inne dyscypliny, ale może śledził pan to co tutaj się dzieje przy Mickiewicza 12? Jako kibic Chojniczanki, no można powiedzieć, że nie jestem zbyt wielkim fanem byłem, bo bardziej jestem skłonny ku piłce ręcznej. Aczkolwiek jako tutaj mieszkaniec Chojnic stale człowiek interesuje się i śledzi, może nie tak gorliwie jak inni, ale zagorzali jacyś kibice, ale mimo wszystko cały czas te informacje o klubie, o treningach, to cały czas śledzi człowiek i monitoruje te wiadomości. To teraz poprosiłbym, żeby opowiedział pan o tym, jak ma wyglądać nowa drużyna piłki ręcznej w Chojniczance. Na początek to chciałbym powiedzieć, że bardzo się cieszę, że ta inicjatywa w ogóle tutaj powstała i że nawiązaliśmy tą współpracę z chojnickim klubem i cieszę się, że powiedzmy jest to przy Chojniczance. Jeśli chodzi o same treningi, to zapraszamy dzieciaczków z rocznika 2011-2012, zarówno dziewczyny, jak i chłopców, na zajęcia, które odbywać się będą dwa razy w tygodniu. Miejscem póki co docelowym naszych treningów jest sala sportowa w szkole podstawowej numer 3 w Chojnicach. Zajęcia będą odbywały się systematycznie w poniedziałki i w piątki o godzinie 17:30 do 19:00. Jest to półtorej godzinna jednostka treningowa, na którą serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych i miłośników piłki ręcznej. Po tutaj pierwszych ogłoszeniach takich medialnych ze strony klubu w mediach społecznościowych jest bardzo pozytywny odbiór i cieszy mnie to i nie mogę się doczekać pierwszych treningów.
Czy są już jakieś zgłoszenia? W zeszłym tygodniu, w piątek, ogłosiliśmy, że rozpoczynamy nabór do nowo utworzonej drużyny. Jak wygląda tutaj sytuacja, jeżeli chodzi o zgłoszenia? No tak jak mówiłem, samo ogłoszenie naboru odbiło się pozytywnym echem i te zgłoszenia rodziców, że chcą, aby ich dzieci trenowały piłkę ręczną i powiedzmy rozpoczęły swoją przygodę z tą piękną dyscypliną, jest spory i powiem szczerze, że jestem mega pozytywnie nastawiony do tego. Oddźwięk bardzo fajny. Myślę, że teraz nas będzie czekała fajna praca i przygoda. Rozumiem, że drzwi są otwarte także dla tych, którzy z piłką ręczną jeszcze nie mieli nic wspólnego. Oczywiście. Zajęcia, treningi są otwarte dla wszystkich i powiedzmy sobie szczerze, to jest jeszcze na razie dziecko, uczeń, więc on do końca nie wie, czy to akurat będzie piłka ręczna, czy to będzie jakakolwiek inna dyscyplina. Będę starał się, żeby zakorzenić w nim pasję do tej dyscypliny sportu akurat. Bardzo dziękuję za rozmowę i oczywiście zapraszamy na treningi nowo utworzonej drużyny piłki ręcznej. My będziemy się oczywiście postępom przyglądać już niebawem na naszym kanale. Jak już treningi się rozpoczną, na pewno pojawimy się z naszą kamerą i podejrzymy, jak wyglądają początki tej drużyny. Serdecznie zapraszam. Do zobaczenia na treningach. Do zobaczenia.